Cześć, to znowu my. Właśnie znaleźliśmy fajne graffiti pod mostem. Dlatego je filmujemy. Bo sobie na rowerku jeździmy. Prawda? Inka zdjęła właśnie okulary, bo mimo słońca woli jechać bez i podziwiać graffiti. Tu jest coś związanego z Manchester. I love Manchester. Substance. Tu jest respect the art. Jest super zrobione, bo gościu ma włosy. Zauważyłaś, Inka? Zobacz, jakie ma włoski pan. Widzisz? Prawdziwe, naturalne włoski z trawy. No. Z trawy. Jeszcze zrobimy zbliżenie. A później zrobimy fotkę. Super. Tutaj natomiast... Tam pan ma włoski. Tu natomiast jest takie. Takie graffiti. To jest graffiti, słonko. Graffiti. Zobacz, jaka tu pani ładna. Pani. A ty wyglądasz tak, na tle tej pani. Tutaj jest loop i oczywiście social creation. Back and track, jedzie jakiś rower. Jowej. A co tu jest napisane? Zrobimy pauzę. No, tu jest napisane wake up, create your dreams, turn K trust. No, czyli wszystko związane z prawdą i tak dalej, i tak dalej. Super, super to wygląda. Co? Jeszcze raz wrócimy tam. Zobaczymy, co jest z drugiej strony narysowane, namalowane od frontu. Zobacz, tu jest taki fajny króliczek. Widzisz? W prawym dolnym rogu. Widzisz króliczka tam? Zobacz, jaki królicek. Jest też lisek, zdaje mi się. No i ptaszek. To jest naprawdę piękne graffiti. Mało tego. Za chwilę pokażemy wam, co jest z drugiej strony i to nas naprawdę poruszyło, bo to jest po prostu rewelacja. Uwaga! Czysz. Dziewczyna z iPhone'em, czyli murzynka. I tutaj jest jeszcze dalszy ciąg, ale musimy troszeczkę spauzować. No tutaj akurat w tym przypadku mamy duże nasłonecznienie, więc nie widać. To jest łóżko i za oknem są góry. Tu jest jakiś, no tak, laptop. No i oczywiście ta przed chwilą sfilmowana murzynka z telefonem, iPhone'em. Po prostu piękna sprawa, rewelacja. Dlatego się tak tym mocno zachwycamy, mimo że nie jesteśmy żadnymi artystami, ale jest po prostu zrobione super. Dobrze, na tym kończymy nasz dzisiejszy przekaz wycieczki rowerowej. Inka oczywiście śpiewa. A Inka, pokażesz się za chwilę w okularkach? Pokażemy ciebie, tak? W okularkach? Tak, dobrze. Nie? Okej. No i oczywiście Inka, mimo pewnych protestów na początku, mimo że powiedziała nie, założyła te okulary i wygląda mniej więcej tak. Inka, popatrz tutaj w kamerę. No, ale nie rób tak, nie czyj tej chusteczki, bo tutaj później będziemy musieli pozbierać. O, no zobaczcie, rzuca. Wszystko rzuca, papier rzuca na ziemię. Tak nieładnie się zachowuje. No ale co zrobić? Taki urok. Dobrze, żeby pokazać mniej więcej, gdzie jest to graffiti, które przed chwilą pokazywaliśmy, piękne, pokażemy, gdzie mniej więcej się znajdujemy. O, znajdujemy się tutaj, dokładnie tutaj, przy Sherwood Street. I my teraz pojedziemy górą, czego tu nie widać, bo to jest trochę tak dziwnie, jak ktoś mieszka, to się mniej więcej orientuje, o co tu chodzi. No, tu są fotografie. Mniej więcej przy każdym wjeździe do jakiegoś tamkolwiek parku mamy takie oznaczenia, gdzie jesteśmy, gdzie będziemy wjeżdżać. A tam jest na dole to graffiti, o którym cały czas bębnimy dzisiaj. I jesteśmy pod wrażeniem. Co tam, słonko? Aha, jeszcze chcieliśmy pokazać mniej więcej, jak wygląda taki kierunkowskaz, drogowskaz. To ta nazwa wywodzi się od, zdaje mi się, Krzyżanowskiej Karoliny albo Marty. Bo to one tą nazwę znalazły, bo ja nigdy nie wiedziałem. Tak wygląda nasz cień, bo jest bardzo słonecznie. Inka zdjęła okularki? A sama chyba nie założy, bo to jest trudno, bo ty masz te paski od hełmu, od kasku. Więc tata ci założy. Uwaga, zrobimy pauzę. No, wyjechaliśmy i kończymy ten przekaz, albowiem powiadamy wam, kończy nam się baterka i musimy naładować telefon. Dlatego spadamy do domu. Inka, zrób papa do kamery. Zrób bye bye. Zrobisz? Chyba nie zrobi. Nie. A pokaż ładnie, jak mrugasz.
A, super, a jak światełko świeci mocno, jak mruga? Od samochodu, o, tak mocno, jeszcze raz pokaż, jak mrugasz. Tu jest kamera, tak. Dobra, koniec. This is the end.